No chyba, że Shanti to też kobita, to więcej. No właśnie, Shanti to kobieta. Witam serdecznie wszystkich czołgistów w kolejnym odcinku serii jubileuszowej Bitwy. W tym odcinku już po raz drugi wraz ze mną w Plutonie zagra swój jubileusz gracz o niku Śmioszek. Witaj. No cześć, cześć. Tym razem jest to 60-tysięczna bitwa. Jeżeli chcecie zobaczyć 50-tysięczną bitwę Śmioszka ze mną, macie link w opisie. A czym graliśmy? Ja Batchatem, a ty TVP-kiem. Tym razem, mimo tego, że jak widać, na Batchacie masz ogromną ilość bitew, bo prawie 10 tysięcy, dużą bitew również na MX-ie 1390, to jednak w czasie jubileuszu wybrałeś 9-tierowy T-55A. Dlaczego akurat ten czołg? No nie wiem, mam bitew. I to taki inny czołg, nie dyszka, nie jakiś tam po pytanku, no chociaż to też nie jest zły czołg, ale no, na spontana, tak sobie. Dobra, no występowałeś już u mnie, więc nie będę tutaj zadawał ci już pytań. Po prostu jedziemy. Jesteś gotów? No dobra. No to jazda. Zobaczymy, jak nas rzuci. Dużo masz hitów? Pół na pół gdzieś około. Trochę więcej hitów. No ale gdzie? Ty tylko hity, to tylko jeden czołg do bicia hitami. Nic więcej. No i trzeba się. No proszę cię. No, jak nie chcesz wstelowywać się i tak dalej, bić się w dalej. Dobra, tylko słuchaj, wjazda na hill może być o tyle problematyczna, że mają o wiele szybszego dziewiątotierowego Batchata. Albo zrobi miasto, albo wysepki. No ale wiesz, że przegrana górka równa się przegrana bitwa? No zawsze. Przeważnie, ja bym na początku, jak chcesz to jeść na te wysepki, ale ja na początku nie ma artylerii, przyglądnę się, nie będę wjeżdżał. Poświę. Aj, myślałem, że mnie puścisz, ja miałem być szybszy. No dobra. No, miałem no mówiłem, że idę bronić. Ajajajajajajajaj. No i dupa, mamy wjazd na chatę. Wjazd na chatę? Bronimy się. Nie mamy głupiej drużyny. Dobra, light pad. O, nikt nie pojechał zerkać na miasto. No właśnie. Dobra, już tam zerkam. Gdzie to poleciało? Dawaj, tu jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. Co mam za to taki? Protek Ester V? Skorpią. Thank you.
Słuchajcie, razy tam? Kurde, przesrane. Oh my god, tak zamilkłem trochę, przepraszam za to wszystkich, aha, ale taki pech w strzałach, że to po prostu... Taki miałem pech w strzałach. Jezus Maria. Jak na razie więcej brwałem niż za... dałem. Hebik w ogóle tu wcelowany jest. Dobra, tu nic nie zrobię, chyba olewam tą stronę. O jejku, jejku. No nie trafiłem, jak nie trzeba. U mnie będę się bawił, hity zakładam, pierdolę. Znaczy, przepraszam za słownictwo. No ja akurat tutaj na typa 4 heavy muszę. No tak, tak, na tego tak. No jest ten skarb, no jest, 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 jest. W ogóle wiesz co, ja robię wrotkę z tej wyspy, jadę tam do ciebie. Masz dużo HP? 300. No. Skorpion zjechał? Zjechał? A, nie pojedzie. Patrzę. To 30 mi interesuje, co? Ale fatalna bitwa, Jezu! Nie tak średnio. Fatalna to czyli ile u ciebie? Nie no! Aż nie przyznaję się. No powiedz, nie chcę się i tak zobaczyć? Nie, ja tego nie pokażę! A się dziwię z... No to ja powiem widzom, mi dobrze nie zrobiłeś. Nie, no na razie 900, proszę cię. Aha, kurwa, tego lajty bym porobił, słuchaj, to on to sam jest? Jak to? A, protek jeszcze jest tam, chwilę. Brrr, co tu zrobisz? To 30, ile ma HP? Dobra! Nice, pięknie. Protek tu jest. Aha. Ja na ciebie! Co za kurwa! On chciał skoczyć, on chciał skoczyć na nas dwóch. Dobrze, 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 dobr
strzeliło te 30. Dobra, jeszcze może zrobię jakieś obrażenie. Jezus Maria. Zostaw ją, nie bij ją. O dobra, jest twój. No dobra, dobra, świrowałem, wal. Dobra, mówiłeś wal, jak coś mam nie, nagrane. No spoko, dobrze jest. Jeszcze ja jednego fraga i będzie dobrze. Dobra, to chodź. Że jestem ugryzek. To ty jak coś musisz przyjąć, ale nie zginąć. No dobra. A nie, zostawcie ich. No ja mu nic zrobię. Zostawcie ich, ubijcie ich. Ja mu nic nie zrobię. No! Skorz jeszcze tego na tego. Skorz na niego tak końcówkowo. Dobra. No i mamy nawet medalek, więc na początku myślałem, że będzie fatalnie, a tak to jest źle, ale tragedii nie ma. No tragedii nie ma. Dobra, no to cóż. Kurde, miałem tam wiele strzałów, no strasznie głupich. W każdym bądź razie, no ty zagrałeś, myślę, że nie tragiczną bitwę, no prawie 3000, 4 kile i ponad 900 bazy, więc tutaj źle nie jest. No ale ja na 14 strzałów miałem 6 penetracji, a ty na 17-11, więc no tutaj widać skuteczność twoich strzałów lepsza o wiele. No ale ja z hitów waliłem. Aha. No nie zawsze, ale na początku nie waliłem z hitów, dlatego ta skuteczność była inna. Do lekko pancerzonych oczywiście normalnie, a tak to z hitów. Mhm. 60-tysięczna bitwa zaliczona, no i tradycyjnie na koniec może chciałbyś kogoś pozdrowić? No pozdrawiam ciebie, ze twoich oglądających, którzy to będą oglądali. Wyliczę teraz wszystkich, bo ostatnio jak pozdrowiłem, to tam parę osób miało takie pretensje, że ich nie pozdrowiłem na antenie. No to tak, Escobara. Teddy 53, mojego taty, który gra. Wojtka, Agnieszkę, Karolinę, Ewelinę, Shanti, Jabboom też, mój klan. To wszystko chyba. No to ładnie, bo 4 kobiety, 4 mężczyzn pozdrowiłeś, więc... Policzyłeś. Tak. Nie zwróciłem nawet na to uwagi. No chyba, że Shanti to też kobieta, to więcej. No właśnie, Shanti to kobieta. Tu 5 kobiet i 3 mężczyzn. Chyba, że w całym, jak mówią, cały klan, tam jest, wiesz, 90 hopa, no to przewaga facetów. Przewaga nie facetów. Dobra, dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia. No na razie.